Partnerem strategicznym programu jest PKO Bank Polski. PRL, to nie okłamujmy się, to był zabór rosyjski. I to w ogóle bez dwóch zdań. Tutaj jakby Polacy nie mieli za dużo do powiedzenia. Wszystko było narzucane ze wschodu, również z kwestiami prawnymi. Rozcwitali jabłoni i gruszy, popłyli tumany nad riką. Wychodziła na bieg Katiusza, na wysoki bieg, na krutoj. Były to złe rozwiązania, do dzisiaj zachowane. I tutaj jest kwestia po pierwsze taka, że powinniśmy to zmienić. Po drugie, jeżeli zejdziemy z kwestii typowo prawnej, przejdźmy na kwestię mentalności. Mentalność to jest moim zdaniem główny problem, który dotyka przedsiębiorców i urzędników. Charakterystyczną cywilizacji łacińskiej jest to, że wszystkie cywilizacje niższego rzędu mogą w niej działać, byle w sposób kontrolowalny. Dlaczego? Dlatego, ponieważ te systemy życia zbiorowego, właściwe dla różnych ludzi, zależą od ich dojrzałości. I są osoby, które domagają się funkcjonowania w cywilizacji turańskiej. Dla nich zarządzanie w ten sposób jest bardzo proste, bardzo zrozumiałe. W kulturach organizacji odbijają się te problemy cywilizacyjne. Kultura roli, tak zwana, używając języka doktora Handy'ego, jak i Amerykanie, właściwa dla urzędów, dla administracji, dla dużych korporacji, charakteryzuje się tym, że człowiek nie ma tam znaczenia. Znaczenie mają jego kompetencje i to na dodatek kompetencje uznane formalnie. Tak działa cała administracja. Może inaczej, powinna tak działać. Problem polega na tym, że jeżeli mamy osoby na tym zdominowanym przez emocje poziomie rozwoju osobowości, czyli takie, które się najlepiej czują właśnie w zarządzaniu przez strach, metoda kija i marchewki, prawda? Key Management Strategy, strategia zarządzania kijem. Te osoby, jeżeli im dać wolną rękę na szerszym planie, mogą swoimi działaniami doprowadzić do tego, że instytucja, firma, korporacja przestanie funkcjonować. Dlatego, bo są skoncentrowane odruchowo na własnych korzyściach, bo to jest dla nich główny cel. Zacznijmy może od fundamentów samych. Przełom lat 80. i 90. Fantastyczna ustawa Wilczka, która dawała tak naprawdę realną wolność gospodarczą w bardzo ciężkich czasach gospodarczo. I proszę zauważyć, jaka erupcja energii społecznej. Po czym przychodzi rok 90. Balcerowicz, schładzanie gospodarki, ochrona interesów postkomunistycznych, ponieważ ta młoda konkurencja stawała się realnym zagrożeniem. Proszę sobie przypomnieć, co się działo. Gangi, związki mafii, polityków. No, czasy straszliwe, tak można powiedzieć bez kozery. Ta demografia upada. Zaczyna się potężny problem pod tytułem nadzieja. To jest najsilniejszy mechanizm uruchamiający ludzką aktywność. Nadzieja. W momencie, kiedy nadziei zaczyna brakować, kiedy zaczynamy mieć sytuację znacznej niepewności. Czynniki niezależne od naszych starań zaczynają mieć przemożny wpływ na efekty. W tym momencie życie przestaje być racjonalne, a staje się loterią. I dzietność, planowanie tego, że będziemy mieli dzieci nie jedno, nie dwójkę, tylko trójkę, czwórkę i więcej, wymaga tego, żeby mieć nadzieję, perspektywę. Tak, nadzieję i perspektywę.
To samo, to było po II wojnie światowej, to było po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W tej chwili tej nadziei młodzi ludzie nie mają. Głównie widzę problem taki, że u nas umowy cywilnoprawne to może być taki odpowiednik pracy na część etatu, czyli pracodawca zatrudnia kogoś nie na etat, tylko na umowę cywilnoprawną. No i wówczas no, te godziny, które są w ramach tej umowy cywilnoprawnej, są dość elastyczne, nie muszą być, nie musi to być wymiar pełnego etatu. Więc można by tu widzieć te dwie reformy, czyli reformy albo też działania polegające na próbie ograniczenia umów cywilnoprawnych i zwiększenia zatrudnienia etatowego na część etatu. Może te dwie, jakbyśmy skoordynowali te dwie reformy, to dałoby to większe zainteresowanie tą pracą na część etatu. Trzeba też pamiętać, że praca na część etatu to jest praca za niższą płacę. Więc jeżeli mamy niskie płace, to wówczas pracownicy też nie są zainteresowani tego rodzaju rozwiązaniami. Z perspektywy kobiet, wydaje mi się, które mają małe dzieci, jest to rozwiązanie względnie dobre, tylko też powinno być elastyczne, czyli jeżeli kobieta chce część etatu, to tak, ale później jeżeli chce cały etat, to nie powinno być problemów, żeby z tej części etatu przechodziła na pełny etat. To jest Turańszczyzna. Urzędy, administracja to jest Bizancjum. Młody człowiek, który chce działać, korzystając ze wsparcia swoich rodziców, z oparcia w swojej żonie, w swoim mężu, w swojej rodzinie, w sposób właściwy dla cywilizacji łacińskiej, znajduje się nagle wrzucony w środowisko, które de facto jest obce. Tak można zaryzykować twierdzenie, że zachęcając młodych ludzi do rozpoczynania samodzielnej działalności gospodarczej, w zasadzie wpuszczamy ich w pułapkę, bo zupełnie inaczej jest to opisywane, mówię o stawaniu na własne nogi itd., itd., a zupełnie inaczej wygląda praktyka później w starciu. Już to z niektórymi kontrahentami, już to z administracją, nie mówiąc o sądach. To już jest zupełnie inne zagadnienie. Można powiedzieć, że w społeczeństwie w dużej mierze łacińskim zaimplementowaliśmy sobie strukturę, która nie pozwala temu społeczeństwu wzrastać. Strukturę, która jest dostosowana do osób prawa handlowego, która jest dostosowana do bardzo stabilnego, regularnego sposobu funkcjonowania. Proszę zwrócić uwagę na przykład na zapis w ustawie o działalności gospodarczej, gdzie nie jest traktowana jako działalność gospodarcza działalność, w której miesięczny obrót jest nie większy niż 10 tysięcy coś. To musiał wymyślić biurokrata i urzędnik, bo jeszcze rozumiem skala rocznego obrotu. Ale miesięczny? To znaczy, że ktoś, kto to wymyślił, funkcjonował w systemie miesięcznego otrzymywania wynagrodzenia. Co gorsza, sądy powołują się na swoje interpretacje, traktując je jako prawo ustanowione, i to nawet na poziomie Sądu Najwyższego. Podczas gdy, jeżeli sąd ma problem ze stosowaniem prawa, powinien się zwrócić do ustawodawcy. Zdaje się, że mamy trójpodział władzy. Więc jakim prawem władza sądownicza usurpuje sobie prawo do stanowienia prawa? Bo interpretacja wychodząca poza rozumienie litery prawa, a często te interpretacje są wręcz z tym duchem prawa sprzeczne, jakim prawem władza sądownicza dopuszcza się do czegoś takiego? W dziesiątce rzecznika mamy również zapis o tym, żeby postępowania gospodarcze w Polsce zostały przyspieszone. Mamy terminy instrukcyjne, które wskazują na to, że postępowanie co do zasady powinno trwać 6 miesięcy. Natomiast jak wiemy, w Polsce często te postępowania trwają 6-7 lat. Dla przedsiębiorcy, który stara się odzyskać zazwyczaj swoje pieniądze, no jest to okres, który może, praktycznie zazwyczaj doprowadza go do bankructwa, jeśli na szali są naprawdę
duże pieniądze dla przedsiębiorstwa. Dlatego też pracujemy nad rozwiązaniami, które mogłyby ułatwić i skrócić postępowania gospodarcze. Jest to jeden z postulatów dziesiątki rzecznika. To jest właśnie przykład cywilizacji turańskiej. Sędzia na telefon. Niekoniecznie na telefon. Może być na telewizję. Wyczucie trendów. I tak funkcjonowała przecież Rosja sowiecka. I my mamy po duraczówce spadek w postaci tego sposobu myślenia zaszczepiony na wszystkich szczeblach, nie tylko sądownictwa, ale całego systemu prawnego, łącznie ze szkolnictwem. Cechą sprawnego adwokata jest to, że wygrywa sprawy. No tak jest traktowane. Ale co się dzieje, jeżeli sprawa toczy się pomiędzy obywatelem a instytucją państwową? I nagle na sali sądowej, mogę przykłady przytoczyć, przedstawiciel prawny instytucji państwowej kłamie, wykorzystując to, że strona druga nie ma dostępu do pewnych dokumentów. I oczywiście instytucja wygrywa sprawę. Co to znaczy? Dlaczego on tak postępuje? Dlatego, ponieważ broni interesu instytucji państwowej, broni interesu Skarbu Państwa. No, ale czy interes Skarbu Państwa polega na tym, żeby zaoszczędzić w sposób nieuczciwy? Przyczyną bardzo wielorakich i sprzecznych ze sobą interpretacji podatkowych czy też prawnych jest właśnie zakomplikowanie systemu, zagmatwanie go, wprowadzanie wielu różnych stawek, podatków sektorowych. Takie zagmatwane prawo powoduje, że w ostateczności, kiedy przedsiębiorca już nie wie, co robić, kieruje się po interpretację na przykład do urzędów skarbowych. No i tutaj co się okazuje, że nawet te interpretacje mogą być ze sobą sprzeczne. I to jest właśnie ta bolączka, na którą się skarżą przedsiębiorcy. I nowy ład podatkowy i nowy ład dla przedsiębiorców i dla pracowników powinien właśnie być odważnym kierunkiem, który uprości te wszystkie bolączki, na które wszyscy się skarżą od lat. Proszę nie zapominać, to nie my jesteśmy stadem niewolników, to my w Konstytucji powołaliśmy państwo do tego, żeby pomagało. Nie ma oczywiście odpowiedzialności decyzyjnej, tylko no, jakby chciałbym tutaj być tak naprawdę sprawiedliwy. I jeśli mamy decyzyjność urzędnika, no to z drugiej strony, gdyby on miał taką odpowiedzialność na sobie, że na przykład wysokofinansową, to prawdopodobnie starałby się nie podejmować żadnych decyzji. Dlatego tutaj trzeba to odpowiednio wyważyć i my jak najbardziej chcemy, żeby odpowiedzialność dyscyplinarna i karna przede wszystkim była wprowadzona w życie, ponieważ te przepisy istnieją, ale nie są egzekwowane. Innymi słowy, z naszego doświadczenia wynika, że mamy takie uprawnienie do wprowadzenia możliwości występowania o ukaranie dyscyplinarne urzędnika i wszystkie te postępowania, przynajmniej w naszym przypadku, kończyły się naszym niepowodzeniem, czyli były umarzane. Wystąpiliśmy również z wnioskiem o ukaranie, czyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Czekamy na rozstrzygnięcie. Liczymy na to, że jeśli my będziemy występować z tymi wnioskami, to urzędnicy to zauważą, że jest ktoś, kto wysłuchuje przedsiębiorców i w ich imieniu dba o tą odpowiedzialność. Państwo jest powołane do tego, żeby rzetelne instytucje funkcjonowały rzetelnie, do tego, żeby chronić dobro, prawdę, sprawiedliwość. To wszystko jest w preambule. I przez pryzmat preambuły należy rozumieć wszystkie przepisy Konstytucji. Proszę zapytać kogokolwiek w Trybunale Konstytucyjnym. A dopiero przez pryzmat rozumienia przepisów Konstytucji rozumiemy ustawy. I jeżeli w ustawie jest napisane, że instytucja państwowa ma jakieś tam interesy, owszem, ta instytucja ma, ale to jest instytucja państwa, którego nadrzędnym interesem, zleconym państwu przez obywateli, jest ochrona sprawiedliwości. W tym momencie, jeżeli działamy na podstawie artykułu 2 i 7 Konstytucji, państwo prawa, nie można w związku z tym nikomu działać w żadnej instytucji wbrew prawu i bez przepisu prawa. Jeżeli więc reprezentant instytucji państwowej występuje kłamiąc w sądzie, to znaczy, że działa na własną rękę. To znaczy, że wyszedł poza pełnomocnictwo, bo instytucji państwowej nie wolno kłamać, bo Konstytucja tego zabrania. I teraz jak w tym świetle
można widzieć działania sądów. Wracając do innych państw Unii Europejskiej czy też państw OECD, nie wydajemy na sądownictwo wcale tak mało. Oczywiście jedną kwestią są skomplikowane przepisy i rozstrzygnięcia tych zagmatwanych przepisów, a inną sprawą jest jednak organizacja pracy w sądach. Jak na razie dotychczasowe reformy pokazały, że do tego usprawnienia, zwiększenia efektywności czy też skrócenia czasu rozpatrywania spraw nie doszło. Więc sądownictwo jako kolejny obszar nowego ładu gospodarczego i prawnego w Polsce. Zdominuje państwo cywilizacja turańska, to wykurzy wszystkich Bizantyńców i Łacinników. Co można było sobie obserwować w Rosji, najpierw sowieckiej, to jak funkcjonuje Rosja w tej chwili. Mówię o tych ludziach, którzy mieli sposób myślenia personalistyczny i chcieli mieć swój obszar wolności. No więc tam można mieć obszar wolności pod warunkiem, że car w danym momencie na to zezwoli. Jeżeli to się zmieni, no to natychmiast całą wolność szlak trafia. Więc w cywilizacji turańskiej nie ma miejsca ani na Bizancjum, ani na łacińską, na żadną inną. Dlaczego? Bo jest ta zmienność etyczna. Zależna od woli władcy w każdej chwili. Nie ma stabilności. W cywilizacji bizantyjskiej turaniec się znajdzie. To prawda troszeczkę jako pasożyt, ale będzie w stanie funkcjonować. Natomiast przepisy, którymi cywilizacja bizantyjska ogranicza swobodę działania, będą w stanie go ograniczyć. No oczywiście pozostaje cały obszar przestępczości itd. Natomiast w cywilizacji łacińskiej jest miejsce dla wszystkich. Tyle tylko, że podejście to łacińskie powoduje zrozumienie sposobu funkcjonowania innych obszarów cywilizacyjnych, ludzi funkcjonujących w innych obszarach cywilizacyjnych. Mówimy, że w Polsce podatki są za wysokie. Po prostu są zbyt skomplikowane, co też przekłada się właśnie na zmianę interpretacji oraz na bardzo dużą trudność w zrozumieniu samego opodatkowania dochodu przedsiębiorcy. I to tutaj trzeba wprowadzać zmiany i cały czas jakby kształcić społeczeństwo i również urzędników, bo to jest cała też podstawa zmiany mentalności urzędniczej, żebyśmy po prostu prościej dochodzili tych zobowiązań. Bo jeżeli nie będzie problemów z dochodzeniem zobowiązań, przedsiębiorcy przestaną czuć niepewność w prowadzeniu swojej działalności. Partnerem strategicznym programu był PKO Bank Polski.